EA Sports. It's in the game. Cześć, jestem Nelfein, a to jest moja droga do sławy w FIFA 17 razem z Alexem Hunterem. Czekają nas kolejne starcia ligowe. Zaczniemy od meczu z Hull City. Na ostatnie 15 minut meczu do gry wejdzie Alex Hunter. Manchester United ma przewagę, ale jednobramkową. Na razie to rywale muszą gonić wynik, ale jednobramkowa przewaga jest zawsze chwiejna. Zobaczymy, czy Hunter zdoła coś dołożyć. Atak Manchester United. Ma trochę miejsca na strzał. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Maoni. Alston. Livermore. United coraz bliżej pola karnego przeciwników. Dobra okazja. Nie wytrzymał nerwowo i zmarnował bardzo dobrą okazję. Wielka szkoda. Zatrzymany atak. Schneiderlin. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Martial. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! No, w zasadzie nie do obrony. Dobrze wymierzony, celny strzał po ziemi. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna, indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No, z tego miejsca można strzelać. Hamilton. Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. No, piłkę odebrał i stracił. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. No, strzela! No, ach, wydawało się, że a jednak przejął. Przy piłce Hunter? Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Dobra pozycja do oddania strzału. Arbiter gwizdze ostatni raz i mamy wygraną Manchesteru United. Tak jak wspominałem wcześniej, omijam sesje treningowe po nie do końca udanej sesji. Mam troszkę mniej pewną pozycję u menadżera, ale to wciąż ławka, czy w połowie tej pozycji na ławce, czy z przodu, to wciąż ławka. A derby to derby. Do końca meczu zostało niespełna pół godziny. Na boisku zobaczymy za chwilę Alexa Huntera. Na razie czerwone diabły nie mogą się odnaleźć. Spora odpowiedzialność teraz na barkach Huntera, bo to on ma za zadanie dać sygnał do odrabiania strat. Przy 0-2 nic nie jest jeszcze przesądzone. Mkhitaryan. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Może zmniejszą straty. Jest gol! Gareth Walker! Okazuje się, że nie wszystko jeszcze w tym meczu rozstrzygnięte. Wydawało się, że nie są w stanie nawiązać walki, a tu proszę. Sędzia stosuje przywilej korzyści dla United. Popatrzmy. Aguero! No nie, nie udało się Aguero, bo większy oderwali się zawodnicy. Ładne dogranie. Oddaje strzał. Świetnie interweniuje. Przydałaby się wrzutka. Uderzenie w stronę bramki. Świetnie, brawa dla bramkarza. Manchester United przed szansą z rzutu rożnego. Martial. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują takich okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Rzeczywiście powinien zachować się lepiej, a zamiast bramki mieliśmy jakiegoś farchowca. Martial. I mamy koniec spotkania. Wygrana Manchesteru City. Arbiter zakończył spotkanie, a oni przegrywają. Zastanawiam się, czy stać ich było na inny wynik. Jak sądzisz? Uważam, że nie dali z siebie dziś wszystkiego. Mogli pokazać więcej. Ten mecz wyszedł słabo i mimo dobrej szansy na początku szybko strzelonego gola Walkera nie dało się nic tego uratować. Cóż, pora na kolejny trening. Może uda się wpić do pierwszego składu. No niestety mimo niezłych ocen nie udało się przebić wciąż. Na ławce wciąż Walker jest tym ofensywnym pomocnikiem, a mi pozostaje rola rezerwowego. Do końca spotkania mamy jeszcze ponad pół godziny do wejścia na boisko. Gotowy jest Alex Hunter. Zawodnicy Manchesteru United są już chyba spokojni o wynik. Hunter jest kolejnym ofensywnym atutem na boisku. Ten mecz już i tak obfitował w bramki, a teraz Alex ma szansę dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Alex Hunter strzela! Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję. Szansa na oddanie strzału, a jest, Hunter trafia! United nie daje w tym meczu odetchnąć rywalowi. Kolejna bramka. Dobrze grają piłką, celnie, skutecznie. Taktycznie też nie można im nic zarzucić. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Zdecydował się na strzał. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Martial. Manchester United atakuje. Może stąd gol, jest Alex Hunter. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Spójrzmy na to z innego kąta. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej... No, strzela! Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Powinien dośrodkować. Trojdini strzela! Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Niom posyła w pole karne. No, mogło być groźnie, ale piłka nie dochodzi do adresata. Dobra okazja. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Arbiter gwizdza ostatni raz i mamy wygraną Manchesteru United. No, pojawiły się jakieś dwa tweety. Dziś 1-5 przeciwko Watford. Aksant wyglądał jakby był u siebie. Proszę, jeszcze kilka takich bramek jak ta, którą wbił dzisiaj Alex Hunter. Pierwsi fani, fajnie. Jesteśmy po kolejnej sesji treningowej. Tym razem czeka nas mecz z Leicester, czyli aktualnym mistrzem Anglii, który jest teraz na trzeciej pozycji. Manchester United jest czwarty. No grzeje ławę. Dlaczego? Ale to dlaczego Hunter jest w składzie? O, jakiś hejter może. Alex Hunter, wierzymy w siebie, zawsze wierzyliśmy, zasługujesz na każdą minutę na boisku. I Isaac Kalu pytanie, czy Alex Hunter będzie w składzie? Odpowiedź, nie wiem, ale lubię tego dzieciaka. Mamy też fanów, mamy hejterów. Zacznijmy. Do końca spotkania mamy jeszcze ponad pół godziny do wejścia na boisko. Gotowy jest Alex Hunter. Czerwone diabły na razie nie zdołały narzucić rywalom swojego stylu. Prowadzenie Alexa Huntera, zawodnika zdecydowanie ofensywnego, przy remisowym stanie meczu jest jasnym sygnałem do wzmożenia ataku. Źle wykonany rzut wolny. Ryzykowna, ale udana interwencja. Mkhitaryan! Tak, to jest gol! I to gol dający prowadzenie! Ależ teraz kopnął bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Efektowne, świetne podania i dokładne. Zdążył w ostatniej chwili. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Alex Hunter! No i strzał poszybował w trybunę. Zdecydował się dośrodkować. No strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Prawie, ale nie opanował piłki. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Mark Albrighton. Dobrze się pokazał. Wardy! Piłka wpada do bramki. Jest, proszę Państwa, remis. King. No i przepada szansa na zdobycie gola dającego zwycięstwo w tym spotkaniu. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Strzela! Ależ wspaniale! Akcja skrzydłem, dobre podanie. Ależ precyzja, kapitalnie to zrobił. Przy piłce Walker. Tak! Jednak nie będzie dzisiaj remisu. Prowadzą i łatwo tego prowadzenia nie oddadzą. Do końcowego gwizdka jeszcze trochę czasu, ale jeśli się skupią, to na pewno nie dadzą przeciwnikowi wydrzeć im tej wygranej. Bardzo możliwe, że ten gol przypieczętuje losy tego meczu i zadecyduje o jego ostatecznym wyniku. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Arbiter gwizdzi ostatni raz i mamy wygraną Manchesteru United. Minimalna wygrana, ale jednak wygrana. To był bardzo podobny poziom umiejętności, ale moim zdaniem można było zagrać jeszcze lepiej. Fajnie wygrać z aktualnymi mistrzami Anglii. Leicester City pokonane trochę szczęśliwie, ale liczy się to. Nowe punkty umiejętności, teraz mamy 3 łącznie. Pora je rozdystrybuować. Myślę, że przeznaczę na sztuczki techniczne. To też jest dobre. Zresztą bardzo ja preferuję tego typu styl rozgrywki. Leave it open. Hey. You all right, mate? Whoa, you're gas. Something wrong with your phone, man. I've been texting you. Yeah, been busy, mate. No, it is. All right, son. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? But I thought I was doing well for the team. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from 3 championship clubs. You'll get games, a great opportunity for you to get some experience. Bla bla bla, spadaj do championship, bo tutaj jest Walker. Ach, cóż, mamy tylko 3 drużyny. Całkiem przypadkiem są to drużyny, które spadły w zeszłym roku z Premier League, czyli są ich stadiony licencjonowane. No, dzięki temu wychodzą jakby niezmarnowane, wydane pieniądze na te licencje. Norwich City, Newcastle i Aston Villa. Chyba tutaj nie ma żadnych jakichś specjalnych różnic, jeżeli chodzi o zarobki czy docelowe oceny menadżera. Dlatego myślę, że ostatecznie wybiorę się na St James' Park do Newcastle, do popularnych srok. Jest to drużyna, z którą sympatyzuję od jakiegoś czasu, kiedy to parę lat temu grałem kilka sezonów tą drużyną w Football Managerze. Jakoś tak ocieplił się mój stosunek do drużyny. Niemalże zamiedzy z Manchesterem, bo to kilkadziesiąt kilometrów raptem odległości. Więc St James's Park it is. Oczywiście w ogóle mi się nie uśmiecha to, że muszę wyjechać do Championship. No ale jak mus to mus, widać, nie ma innego wyjścia. Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Alex, go make a name for yourself, lad. Są nowi fani, są nowe tweety. Dziś 2-1 przeciwko Leicester. Alex Hunter wyglądał, jakby grał u siebie. No, mama nas wspiera, zasłużyłeś dziś na zwycięstwo, Alex. Cudownie było oglądać ten mecz. Super, ale niestety i tak mnie wywalają. I dostałem nową nagrodę, paczka wypożyczenia do FIFA Ultimate Team. Might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? Moved in with these. What was I, 3 or 4? Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It's the making of him. Come on, eat up, mate.